Szanowni Państwo, chciałabym za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom naszego miasta informacje odnośnie zmian w zarządzie miasta Bełchatowa. Od piątku, to jest 1 lutego, funkcję pierwszego wiceprezydenta do spraw inwestycyjnych pełnił będzie pan Dariusz Matyśkiewicz. Myślę, że wyniki ostatnich wyborów z 4 listopada pokazały, że mieszkańcy naszego Bełchatowa w równej mierze oddali głosy na moją osobę i na osobę pana Dariusza Matyśkiewicza, a zatem uważamy, iż jest wola naszych mieszkańców, abyśmy wspólnie w naszym mieście sprawowali władzę i stąd też ta decyzja. Myślę również o tym, a myślałam również podejmując tę decyzję o tym, że wiele punktów z programu wyborczego pana Dariusza Matyśkiewicza jest zbieżnych z moim programem i te punkty na pewno będą realizowane. Zamierzam również realizować ważne postulaty z programów innych kandydatów i to jest też wola naszego nowego wiceprezydenta. Dodam tylko, że na stanowisku wiceprezydenta do spraw oświaty, kultury i spraw społecznych pozostaje pan Łukasz Politański. Zmiany, które planujemy, mówię tutaj o zmianach personalnych, dotyczyć będą większości miejskich spółek i te zmiany nastąpią w dniach najbliższych. Myślę, że będą to pierwsze 3 dni przyszłego tygodnia. Jeżeli te decyzje będą już do końca podjęte, zaprosimy Państwa na spotkanie i o tych zmianach poinformuję. Dziękuję. Czy to oznacza, że została zawarta koalicja pomiędzy Panią, a pisemnym plusem? A jeżeli mamy tu na myśli jakieś pisemne porozumienie, to absolutnie nie. Chciałabym sprawować władzę w porozumieniu z wszystkimi radnymi, bo myślę, że głosy każdego z nich są dla naszych mieszkańców ważne.